Koniec przerwy. Rozpoczynamy obrady. Po głosowaniu uchwała nie została podjęta. Przystępujemy do następnego projektu uchwały. Proszę Państwa, następny projekt uchwały dotyczy miejscowego planu zagospodarowania obszaru Zakopiańska Zawiła. W paragrafie pierwszym wnioskuje się uwaga do utrzymania charakteru zawodowego niskiego ma intensywności N na całym obszarze z zakazem budownictwa wielorodzinnego, szeregowego lub wysokiego. W paragrafie drugim ograniczenie powierzchni pasa funkcji MN U przez 1 przez U2 przez 3 przy ulicy Zakopiańskiej na odcinku od numeru, tylko że poprawić numeru 131 do Góry Borkowskiej na głębokości pierwszej lub drugiej linii zawodowej od ulicy Zakopiańskiej. Część pasa przylegająca do ulicy Sielskiej powinna mieć funkcję MN. W paragrafie trzecim powtórzenie tego dotyczy do ulicy Zawiły. Ograniczenie powierzchni pasa o funkcji MN łamane przez U8, przez U7, przez U6, przez U4 przy ulicy Zawiły na odcinku od skrzyżowania ulica Zawiła, ulica Sielska na zachód, nie do, do skreślić, na zachód do granicy planu. Obszar MN łamane przez U9 na głębokość pierwszej lub drugiej linii zawodowej od strony ulicy Zawiły. Pozostała część wymienionego obszaru powinna mieć funkcję MN. Zmiana funkcji, paragraf 4. Zmiana funkcji obszaru U1 przy ulicy Zakopiańskiej Sielskiej w tym pasie na funkcję MNU łamane przez U. Wnioskuje się w paragrafie kolejnym 5. Wnioskuje się o przesunięcie linii zabudowy wzdłuż KDD4 na odcinku od pętli do ulicy Orzechowa nr 18 umożliwiającego realizację w przyszłości połączenia drogowego klasy KDL. Wnioskuje się w paragrafie 6 o zmianę klasy drogi KDD6 na klasę KDW z jednoczesnym ograniczeniem długości drogi do odcinka od ulicy Sielskiej kończącego się na granicy z obszarem ZP.2, żeby nie było przejazdu po obwodnicy do ulicy Orzechowej. Wnioskuje się, żeby na terenie dzielonej ta droga się zakończyła. To są wszystkie uwagi dotyczące miejscowego planu zagospodarowania Zakopiańska Zawiła. Dziękuję. Otwieram dyskusję. Nie widzę. W związku z powyższym przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa jest za przyjęciem uchwały w proponowanym brzmieniu? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kto jest przeciw? Raz. 1. Kto się wstrzymał? Raz, dwa, trzy. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. 4 się wstrzymały, a nie 4? Raz, dwa. No to przesuń 3. Sumujemy 14. Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. Kolejna uchwała. Jest budżet. Budżet. Proszę Państwa, uchwala się plan finansowy Rady Dzielnicy na rok 2013 w brzmieniu załącznika, który Państwo macie. Przypomnę, że w stosunku do poprzedniego roku zmniejszyła się suma o 6 tysięcy. Zostały zmniejszone pozycje te, na których można było, że tak powiem, zmniejszyć. Powtarza się projekt finansowy planu. W tej chwili mamy uchwalony ten plan. Proszę Państwa, otwieram dyskusję nad projektem tej uchwały. Nie widzę. Zamykam dyskusję. Przystępujemy do głosowania uchwały. Kto z Państwa jest za podjęciem uchwały w proponowanym brzmieniu? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście, czternaście. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Przystępujemy do punktu 4. Oświadczenia
i komunikat. Ja chciałam zgłosić, że zmieniamy termin Komisji Polityki Społecznej i koleżanka zmienia edukacji z 7 na 17 stycznia.